Cześć wszystkim, totalnie inny anturaż niż zawsze. Chcę spróbować czegoś nowego, czyli dodałam mikrofon i zobaczymy, jak zbiera on mój głos i jak się komponuje to, co mówię razem z obrazem, ponieważ niestety muszę nagrywać osobno jedno i drugie. W każdym razie witam Was serdecznie. Moja Jolie jest tutaj w tle. I w sumie nawet nie jest najgorzej, jeżeli chodzi o oświetlenie. Także bez większego przedłużenia zaczynajmy. Tak, dzisiaj chcę porozmawiać o tym, o czym rozmawiałam z Wami chyba 2-3 tygodnie temu, ale niestety filmik nie został wypuszczony i jest to moja topka filmowa 2023 roku. Jeżeli chodzi o moją topkę 2023 roku, jest to 8 filmów, o których chcę Wam powiedzieć i uważam, że są warte wspomnienia. I tutaj na pierwszy ogień idzie film Babylon, w którym możecie zobaczyć m.in. Margot Robbie czy brata Pitta. I jest to film, który naprawdę rozwalił mi mózg. Wyreżyserowany przez Damiana Chazelle film tak naprawdę miał premierę chyba pod koniec 2022 roku, jednak ja wybrałam się na seans dopiero w 2023, w styczniu. Był to jeden z pierwszych seansów, na których byłam, nawet nie wiem, czy to nie był jakiś 3 stycznia czy coś takiego. I przepadłam. Film jest bardzo abstrakcyjny. Jest to film, który niesamowicie oddaje klimat lat 20., tego takiego przepychu, tych takich... trochę taki Roaring Twenties, ale w takim trochę złym znaczeniu, bym powiedziała. Mamy to, co mniej więcej przedstawia Wielki Gatsby, czy przedstawia Wilk z Wall Street i uważam, że to jest fenomenalnie zrobione, zrealizowane. Mamy tutaj pokazaną taką pychę, taką ekstrawagancję, która mi się niesamowicie spodobała, jeżeli o to chodzi. I przede wszystkim świetna gra aktorów. Brad Pitt, no jak zawsze mnie zachwyca. Margot Robbie, no jest niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju. Potrafi zagrać bardzo różne role. Mamy ją w filmie Barbie, mamy ją w filmie Babylon, mamy ją w filmie Focus. I po prostu ona jest wszechstronna moim zdaniem. I naprawdę świetnie sobie poradziła z rolą kobiety, która... jest bardzo ekscentryczna, jest bardzo szalona, bardzo naiwna, taka dosyć głupiutka, ale ma dużo chęci, żeby po prostu znaleźć się w Hollywood. I tak, film jest o takiej obłudzie Hollywood, bym powiedziała, i no wow. Polecam Wam zobaczyć sam zwiastun i jeżeli Wam zwiastun się nie spodoba, to myślę, że sam film też raczej nie będzie dla Was jakąś wielką przyjemnością. Ale i tak mega polecam, bo jest to fajna rozrywka, nie dla każdego, tak jak mówię, ale jak dla mnie fantastyczne. Kolejnym filmem, który widziałam, to film animowany, jest to Szczęście Mikołajka i to film, który mnie poruszył do cna. Ja płakałam jak głupia po obejrzeniu tego filmu. Poszłam na pierwszy seans o 11 bodajże. I od tej 11, to właściwie no, od powiedzmy 12:30 nie byłam w stanie przestać płakać. Mikołajek jest bardzo dużą częścią mojego życia, więc jestem dosyć mocno z nim związana jako z postacią literacką, ilustratorską powiedzmy. Sępe i Gościnne, bo to właśnie oni są głównym tematem całego filmu, są twórcami Mikołajka. Mikołajek to postać... no dla mnie ikoniczna. Myślę, że dla Francuzów też, ponieważ to właśnie stamtąd jakby mamy Mikołajka. Cały film jest po francusku z napisami. Wiem, że też jest wersja dubbingowa, ale ja byłam na tej po francusku, więc w ogóle jeszcze moje uszy były zachwycone tym wszystkim. Uwielbiam język francuski. Uczyłam się go 6 lat i jestem w stanie powiedzieć dosłownie kilka zdań czy słów. Więc nie będę się chwalić tym, jak pięknie mówię po francusku, bo nie chcę. Ale w każdym razie polecam Wam Szczęście Mikołajka, bo to film, który opowiada o twórcach Mikołajka, którzy przeszli przez wiele różnych przeciwności po to, by potem właśnie stać się ojcami Mikołajka. To, co ciekawe, może część z Was wie, może nie,
gościnny także stworzył Asterixa i Obelixa. Także możecie sobie wyobrazić, jaki to jest duży kawał i jaki to jest duży człowiek, bym powiedziała, zwłaszcza we Francji. No i tak, Szczęście Mikołajka, bardzo polecam. No przepiękny, przepiękny film, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Ja myślę, że jednak bardzo tutaj gra na emocjach i sentymentach i na przykład dla mnie on jest wyjątkowy właśnie przez to, że dla mnie ważny był ten Mikołajek, a może dla innych nie będzie aż tak mocno ważny, że tak powiem, mocno ważny, no nie będzie aż taki ważny. Ale i tak polecam. Kolejny film z cudowną rolą Matta Damona, Damona, cudownego aktora, w każdym razie wyreżyserowany przez Bena Afflecka, i który też swoją drogą grał tam jedną z, powiedzmy, głównych ról, ale w sumie może bardziej drugoplanowych, ale istotnych dla fabuły, Air. Air jest cudownym filmem, który opowiada o Nike i opowiada o tym, jak ważne i przełomowe było jakby połączenie marki Nike z Michaelem Jordanem. I moim zdaniem film idealnie, może troszeczkę romantyczną wizję pokazuje, ale fajnie oddaje to, jak bardzo istotny był to krok dla samej marki, dla firmy. To jest rzecz, która też mnie dosyć interesuje. Myślałam o tym, żeby pisać magisterkę na ten temat, ale no niestety skończyło się zupełnie inaczej. To jak właśnie Michael Jordan staje się produktem, bym powiedziała, bo jednak współpraca z Nike staje się taka przełomowa, jeżeli o to chodzi. Ja jestem totalnie zachwycona filmem, ponieważ on też wraca do tego stylu nagrywania lat 90. Mamy trochę tej ziarnistości, mamy takie stonowane kolory, więc zdjęcia zachwycają. Jestem totalnie oczarowana. Gra aktorska, no 10 na 10 jak dla mnie. I ja jestem zachwycona tym filmem i polecam go każdemu. I każdy, kto go ogląda, jak na razie jest zadowolony, więc myślę, że to jest dobra polecajka dla Was. Air obecnie dostępny jest na HBO Max, z tego co pamiętam. I ja uważam, że jest to film obowiązkowy dla osób, które interesują się NBA, dla osób, które lubią kino właśnie lat 90., które interesują się Chicago Bulls czy samym Michaelem Jordanem, ale też dla osób, które interesują się w ogóle ekonomią i marketingiem, bym powiedziała. Albo osoby, które naprawdę lubią filmy o dążeniu za wszelką cenę do swoich celów, do realizacji swoich celów i o osobach, które wierzą w jakąś taką większą ideę, czy wierzą po prostu w coś i no to jest piękne. Postać Sonny'ego, bo to właśnie Sonny jest grany przez Matta, jest wybitna i jestem mega ciekawa, jak Sonny, jakim jest człowiekiem w prawdziwym życiu i czy na przykład bardzo dużo sobie sam zawdzięcza. Wiecie, o co chodzi, czy on jakby tak trochę spoczął na laurach, czy nie. No, jestem trochę ciekawa tego, ale film sam w sobie naprawdę jest interesujący i w ogóle sposób, w jaki przedstawili Michaela Jordana, no dla mnie to jest fantastyczne, ponieważ tak naprawdę nigdy nie wiemy, jak wygląda Michael Jordan. On jest cały czas pokazywany gdzieś tam w tle, plecami do widza, więc no to jest mega super. A tak swoją drogą, dzisiaj mam bluzę z Chicago Bulls, także jestem przygotowana. Tak, to jest też taki temat, który osobiście gdzieś tam mnie dotyka, ponieważ Chicago Bulls to taki zespół, który mój tata uwielbia, dlatego ja też, powiedzmy. No to jest dłuższa historia, ale nie na ten film, więc lecimy dalej z kolejnym filmem. Kolejny film także jest animowany, tak jak Szczęście Mikołajka. Tutaj mamy animację, która jest też powrotem do dzieciństwa dla mnie. Jest to cudowny duet, czyli Super Mario Bros. Ja osobiście jestem wielką fanką uniwersum Mario. Gram w gry, ale głównie gram jednak w Mario Kart. I'm obsessed with this. To jest totalnie moja gra dzieciństwa i miałam też inne gry. Tam było jakieś Mario Party, Mario
Princess Peach na pewno to była całkiem fajna gra, bo to było jakby Mario, tylko w wersji, że Princess Peach tam chyba była główną bohaterką. No w każdym razie ogółem bardzo lubię to uniwersum, bardzo lubię Mario i wszystko, co jest z nim związane. No i mamy tutaj film, który jest moim zdaniem świetną animacją, oddającą klimat gier, oddającą tą esencję Mario. Mamy na przykład jedną z pierwszych scen, w której dosłownie mamy to, jak wygląda Mario Bros. Tylko jakby z wizytówką Nowego Jorku. W sensie chodzi mi o to, że na przykład postać Mario sobie tam idzie, biega, czy cokolwiek robi, skacze, ale właśnie nie na tych bloczkach, tylko na jakichś, powiedzmy, piętrach jakiegoś budynku, czy tego typu rzeczy. Mamy dużo właśnie nawiązań do gier, mamy też dużo nawiązań do Mario Kart. Tam głównie z tego, co pamiętam, King, nie pamiętam, jak się dosłownie nazywa, chyba King DC? King DG? Coś takiego. Postać takiej małpy, orangutan, nie, to nie jest orangutan, ale jakiejś małpy, która właśnie występuje w grach, kiedy Mario dochodzi do jego jakby królestwa, powiedzmy, to właśnie mamy ten aspekt jeżdżenia w tych kartach, więc ja jestem totalnie, ja byłam wtedy mega szczęśliwa, jeszcze te tory niektóre, które znam z tej gry, no niesamowite, jak dla mnie, niesamowite. Jedyny minus to postać Yoshi, bo ja kocham Yoshiego. Yoshi to jest moje, po prostu jedno z moich ulubionych postaci, a tam przedstawiona jest jako po prostu biegające stado Yoshich przez 2 sekundy. Więc to nie do końca mnie usatysfakcjonowało, ale no jakby już wybaczam. Także no dla mnie fantastyczna animacja, bardzo ją polecam, zwłaszcza fanom właśnie tego uniwersum, bo myślę, że więcej znacznie tam znajdą dla siebie takich właśnie smaczków niż osoby, które nie znają tego uniwersum, ale i tak polecam, bo jest bardzo fajne. Okay, następny film to film, który myślę, że którego nie muszę przedstawiać wszystkim. Jest to film Oppenheimer. Dlaczego mi się podoba film Oppenheimer? Nie mam pojęcia. Czerpię z niego dużą satysfakcję, bym powiedziała. Taką estetyczną. Bardzo mi się też podobają te takie wszystkie nawiązania do fizyki. I właśnie byłam dosyć zdziwiona, bo dużo ludzi mówiło, że są zbyt skomplikowane, że są za bardzo takie zamknięte dla tych ludzi, którzy się interesują tym wszystkim, a ja jednak mimo wszystko ogarnęłam, o co biega. Także no byłam dosyć zadowolona z tego i dało mi to jakąś satysfakcję na pewno. Plus bardzo podobało mi się przede wszystkim obsada. Umówmy się, obsada jest wybitna. Ja po prostu, no podobno jest ogółem tak, że jeżeli Nolan do Was napisze jako do aktorów, to się po prostu mu nie odmawia i to zdecydowanie widać w obsadzie. Mamy Emily Blunt, mamy Malika, tak on się chyba nazywa Malik. Mamy po prostu wiele postaci, których totalnie byśmy się nie spodziewali. No Robert Downey Jr., ja totalnie jakby sobie jakby nie zdawałam sprawy z tego, że on tam gra. No, ale jednak gra. No, ale przede wszystkim Cillian Murphy. Jakby wow, ja go nie znałam jako aktora, bo chyba nie oglądałam żadnego filmu z nim. Wiem, że jest znany z Peaky Blinders, jednak jakby nie oglądałam tego. Ale uważam, że jest świetny. Bardzo fajna rola, bardzo fajnie zagrane. Ja jestem w takim zachwycie. W ogóle też te wszystkie analizy tego filmu niesamowicie mnie zaintrygowały. I sam fakt, że na pewno, jeżeli oglądaliście, zauważyliście, że część jest jakby kolorowa, część jest czarno-biała. I z tego, co wiem, to bodajże część czarno-biała to jest ta część, jak Oppenheimer widział te zdarzenia, a kolorowa to jest tak, jak było naprawdę. Więc to w ogóle jest wow! Dla mnie to mega zrobiło wrażenie i sam koncept taki, no niesamowite. Szczerze mówiąc, na początku jak wyszłam z kina, byłam pod wrażeniem, ale ten film troszeczkę tak musiał ze mną dojrzeć i zaczynałam coraz więcej dostrzegać po wyjściu z seansu, po kilku tam dniach, tygodniach, miesiącach, coraz bardziej jakby tak do mnie
dochodził, ale teraz myślę, że jeżeli bym teraz oglądnęła go, to bym znalazła na pewno nowe warstwy. Więc chętnie w sumie bym po niego sięgnęła, tylko że raczej w kinie. Nie wiem, czy to jest film, który bym oglądnęła tutaj, gdzieś sobie w domu, bo myślę, wydaje, że za łatwo bym się mogła rozproszyć. Tak samo jest z Babilonem. To są takie dwa filmy na pewno z tego roku, które nie są łatwe do przyswojenia w domowym zaciszu, bo łatwo się jest rozproszyć. Ja na przykład idąc do kina jestem totally focused on movie, się totalnie właśnie zafiksowuję na film, skupiam się na nim, nie patrzę w telefon. W telefon jedynie sobie pozwalam patrzeć jakby na reklamach, to jest jedyny moment, potem już nie. I to jest dla mnie taki bardzo ważny aspekt. Bardzo denerwuje mnie często, jak w kinie ludzie właśnie włączają, gdzieś na przykład rząd przede mną, ktoś włącza telefon i się tak rozświetla i no ja mam takie jesteś na filmie, dlaczego ty to robisz? No ale jakby no, nie zmienię ludzkości i wiem, że tacy ludzie będą i zawsze byli. Także, no ale jest to jeden z takich moich triggerów, więc jak kiedyś będziecie ze mną szli do kina, to remember that. Tak, zapamiętajcie to sobie. Więc tak, to jest Oppenheimer. Myślę, że nie mam więcej do powiedzenia. Myślę, że to jest film, który powinniście po prostu zobaczyć, bo jest tak obiektywnie bardzo dobrym filmem, technicznie zrobionym. Przede wszystkim właśnie ta gra aktorska, no niesamowita jej obsada, no fenomenalne. No i jak już mówimy o Oppenheimerze, to też muszę powiedzieć o Barbie. Greta Gerwig po raz kolejny zachwyca, przynajmniej mnie. Ja jestem wielką fanką jej prac. Little Women, czyli Małe Kobietki, czy Lady Bird, to są naprawdę świetne filmy, które są zrobione moim zdaniem w bardzo takiej podobnej konwencji. I tak samo Beautiful Boy i Tamte Dni, Tamte Noce, to jest mniej więcej taka podobna estetyka, która mnie bardzo jara. No niestety Barbie jest zrobiona inaczej, ale też jestem zakochana. W ogóle jak usłyszałam filozofię, że Greta tłumaczy swoją koncepcję Barbie przez to, że zawsze się mówi o micie, jakby, że jakby odwracam mit, no to nie można powiedzieć mit, ale przypowieść chyba Adama i Ewy, że kobieta wyszła z żebra mężczyzny, to tutaj jakby ona robi to na odwrót i no niesamowite, jak sobie o tym pomyślicie, fantastyczna rzecz. I tak, to jest coś, co totalnie mnie napędza, ja uwielbiam właśnie czytać takie ciekawostki na temat takich, zwłaszcza wielkich filmów, bo o tym się możemy dowiedzieć najwięcej. Tak, jeżeli chodzi o samą Barbie, jest to film, który wzbudza wiele emocji, wiele takich, porusza wiele tematów i można wyjść z niego do różnych rozważań i ja uważam, że to jest największa siła tego filmu, że można podyskutować na bardzo różne tematy i to jest fantastyczne w tym wszystkim. Ja bawiłam się super i się śmiałam i włączałam swój mózg i cieszyłam się grą aktorską, bo uważam, że Margot Robbie i Ryan Gosling są świetni w tych rolach. Poza tym te drugoplanowe postacie, pójście właśnie w takie stereotypy, pokazanie patriarchatu, matriarchatu, tego co może być, jakie są problemy, no te przepiękne dialogi, cudowny monolog tej matki ze świata ludzi prawdziwych. No ja jestem naprawdę urzeczona tym wszystkim. Niedawno też robiłam sobie rewatch, z tydzień temu mi się wydaje, więc no jestem w miarę na świeżo po raz kolejny i no uwielbiam ten film. Jest to film, który myślę, że może dać ludziom do myślenia. Wiadomo, komu mam dać do myślenia, temu da, a komu nie, to nie da i chyba jak każdy film. Okej, okay, zostały mi dwa ostatnie filmy. Jeden to jest Czas Krwawego Księżyca, który uwielbiam. Jest to film jeden z tych właśnie, które się albo lubi, albo nie. Tak samo jak Babylon czy Oppenheimer wymaga jednak tego, żeby pójść do kina na niego, moim zdaniem osobiście. Jest to film, w którym grają dwaj wybitni aktorzy, czyli Leonardo DiCaprio i Robert De Niro. W tym muszę zaznaczyć, że jest aktorka, która i tak moim zdaniem rozwaliła cały system.
Muszę niestety spojrzeć, jak ma na imię, bo nie pamiętam. Lily Gladstone. Wow. To jest film, który ma klimat trochę westernów. Jest to film, który no mnie osobiście totalnie porwał. Ja nie lubię westernów. To muszę zaznaczyć już na samym wstępie. Nie lubię westernów, nie lubię tego klimatu, ja nie rozumiem kowbojów, mimo że jestem magistrą amerykanistyki. No ja nie rozumiem tego. Nie jest to totalnie moim jakby zainteresowaniem w żadną stronę. Jednak Czas Krwawego Księżyca to film, który mnie totalnie urzekł ze względu na problematykę, która jest tam poruszana. Jakby Dziki Zachód jest jedynie miejscem, w którym dzieją się wydarzenia. Jest jedynie przestrzenią do wydarzeń. Mamy tam główny wątek, to jest... opowiem go sam początek, powiedzmy. Mamy plemię rdzennych mieszkańców Ameryki, Omaha, którzy mieli to szczęście czy nieszczęście, że na ich terenach odkryli złoża ropy naftowej. No i wiadomo, jeżeli ropa, to pieniądze. Więc oni są bogaci przez pieniądze, które dostali za tą ropę. No i głównie miasteczko, w którym dzieje się cała akcja, jest zamieszkane przez rdzennych mieszkańców. No i właśnie ono ma taki klimat trochę westernowy. Tam właśnie mamy te takie budynki zrobione z drewna, te takie drzwiczki, takie wiecie, o co chodzi. No, ale też mamy białych ludzi, no bo jednak umówmy się, po pierwsze tam, gdzie pieniądze, tam biali ludzie, ale też no jednak Amerykanie to też nie tylko są rdzenni mieszkańcy, a właściwie w mniejszości są rdzenni mieszkańcy aktualnie, a jednak ci biali ludzie. No i tak naprawdę na samym początku poznajemy postać Leonardo DiCaprio, który nie pamiętam, jak się nazywa, ale mogę sprawdzić. Ernesta Buchharta, który przyjeżdża do miasta po czasie bycia w wojsku. I przyjeżdża do swojego wuja, którego gra Robert De Niro, i oni razem po prostu pomagają, on jakby pomaga mu stanąć na nogi na nowo. Pomaga mu właśnie znaleźć siebie w nowej rzeczywistości, no bo jednak umówmy się, jeżeli wraca się z wojny, czy z w ogóle pracy w wojsku, no to trochę ta rzeczywistość się zmienia. I no, z tym związane są różne perypetie, różne zagwozdki, miłostki, niemiłostki, odnajdywanie się w nowym społeczeństwie, w nowej rzeczywistości. No, ale mamy też także różne, żeby nie spoilerować za bardzo, zagadki związane z tym wszystkim, co tam się dzieje. Nie chcę dużo zdradzać, bo ja szłam na to totalnie otwartym umysłem, nie wiedziałam, o czym to jest. Wiedziałam tylko, że Leonardo DiCaprio tam gra i that was all. I myślę, że to chyba było najfajniejsze w tym wszystkim. Także ja osobiście bardzo polecam. Fajny film. Myślę, że warty do zobaczenia, tak zastanowienia się też nad pewnymi rzeczami. Mój tata osobiście powiedział, że fajnie by było, jakby był pół godziny krótszy, ale ja uważam, że tam 3 godziny, które trwał, to całkiem okej. Nie jest najgorzej. No i ostatni film. Moje Roman Empire tak zwane, czyli Łąka. Film, w którym główną rolę gra Timothée Chalamet, ale możemy też zobaczyć innych wspaniałych aktorów. Jednak no wiadomo, Łąka kręci się wokół Łąki, tego, tak jakby tych początków, jak Willy Wonka stał się popularny, znalazł się w tym mieście, w którym się miał znaleźć, i jak, w jaki sposób, powiedzmy, zdobył sławę i jak zaczął sprzedawać czekoladę. Bo wiadomo, Willy Wonka właśnie z tego słynie. I ja powiem Wam, że moim największym zaskoczeniem było to, że to jest musical. Bo ja o Willy Wonce nie wiedziałam nic. O Wonce nie wiedziałam nic, bo o Willy Wonce wiedziałam trochę, bo jednak Charlie i Fabryka Czekolady to też jeden z moich ulubionych filmów, też między innymi dlatego, że Johnny Depp tam gra, ale nieważne. Tak, wiedziałam, że gra tam Timothée Chalamet i wiedziałam, jakieś tam urywki znałam z trailera, ale jakoś tak nie połączyłam kropek, że to jest musical.
ale się bardzo jakby pozytywnie rozczarowałam, bo uważam, że jest to świetnie zrobiony musical, świetnie zrobiona produkcja, kolory fantastyczne. Są momenty, kiedy widzi się CGI, widać ten green screen w tle, na przykład moment, który na pewno każdy kojarzy z trailera z balonami, jak Willy Wonka razem z Nurul właśnie lecą do góry na balonach, powiedzmy. No, jest to moment, który zdecydowanie no jest, powiedzmy, widoczny, że nie jest zrobiony na żywo, co by było dziwne, prawda? W każdym razie ja się bawiłam świetnie. Piosenki moim zdaniem są fenomenalne. Ja ciągle, praktycznie codziennie słucham soundtracku z Łąki, a na Łące byłam w dniu premiery, czy nawet chwilę przed premierą, więc jakoś tak, powiedzmy, na początku grudnia i od tego czasu cały czas słucham. Nie wiem, czy coś ze mną jest źle, ale ja jestem totalnie zakochana. Słyszałam bardzo różne opinie na temat tego filmu. Ja po obejrzeniu Łąki w święta oglądnęłam z rodzicami Charlie i Fabryka Czekolady. I trochę nie zgadzało się to wszystko fabularnie i też postać, którą wykreował Johnny Depp, jest zupełnie odmienna od tego, co Timothée Chalamet prezentował w Łące, ale ja też nie widziałam całego filmu z 71, a podobno Timothée mocniej się na nim skupiał, więc myślę, że nawet dzisiaj może sobie odpalę, bo już od kilku dni się za to zabieram, ale jakoś tak mi nie wychodzi. W każdym razie ja osobiście jestem wielką fanką tego filmu. Będę go bronić rękami i nogami, bo uważam, że jest to film, który może wejść do kanonu filmów familijnych, tak na przykład jak Charlie i Fabryka Czekolady, bo jest przede wszystkim musicalem, w którym nie ma się tego takiego cięcia przed piosenkami, co dla mnie jest dosyć istotne, jeżeli jest płynność właśnie tych piosenek. Bo umówmy się, niektóre musicale mają ten problem, że ty wiesz, że zwłaszcza produkcje Disneya moim zdaniem, że wiesz, że zaraz po prostu będą śpiewać, bo macie ten taki jakby stop i zaczynają śpiewać, a tutaj jednak jest to bardzo tak płynnie, poza tą jedną piosenką, która nie pamiętam jak się nazywa, ale to jest piosenka, którą śpiewa właśnie Nurul i Wonka razem z żyrafą. No powiedzmy, że Rafał nie śpiewa, ale po prostu jest tam. Także no ja polecam. Nie chcę też za bardzo się nad tym filmem rozwodzić, bo po prostu wiem, że jak zacznę gadać, to nie przestanę, a już ten filmik trwa bardzo długo. Także zakończę na tym, żebyście szli na Łąkę i koniecznie dajcie mi znać, czy Wam się podoba, bo jestem ciekawa, ile jest osób tych po przeciwnej stronie do mojej. Tak, i w iście umpalumpiastym klimacie dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie dajcie mi znać, czy taki preset Wam pasuje, czy jest ok. Bo ja się nawet dobrze w nim czuję. Jakoś tak wydaje mi się, że jest trochę lepiej. Może jeszcze coś z oświetleniem z przodu. Tak, dałam rękę do przodu, bez sensu. Coś z oświetleniem może wymyślę, ale uważam, że nie jest najgorzej. Także tak, dajcie mnie znać, jakie Wy filmy w 2023 roku widzieliście i co, do zobaczenia w następnym odcinku. Adios amigos!